Rolnicy z gmin Turawa i Chrząstowice na Opolszczyźnie załamują ręce. Mieli nadzieję na obfite plony, ale niestety ten rok oznacza dla nich tylko straty. Ich pola zostały zatopione. Uważają, że można było tego uniknąć, gdyby dobrze zarządzano pobliskim zbiornikiem retencyjnym i gdyby woda w nim była spuszczana o wiele wcześniej. Zarządca jeziora odpiera zarzuty. I zawsze jak będzie wszystko pełne, to później się zaczyna spuszczać Turawę. Poziom wody to kość niezgody. Rolnicy potracili uprawy i stawiają zarzuty. W tym roku były tam bodajże parę dni temu jakieś regaty i nie opuścili poziomu wody. Właściciele zalanych pól już liczą straty. Niech pan spojrzy, jakie rzepaki, jaka pszenica tu stoi, jakie zboża wyglądają ładnie. Za 2 tygodnie z tego nic nie będzie. I kto mi te pieniądze wróci? Kredyt? Nisko oprocentowany. A jak w przyszłym roku puszczą znowu Turawę, to też będzie kredyt. A kiedy go spłacę? Następnym kredytem. Tu chodzi również o kredyt zaufania, a ten według rolników jest bez pokrycia. Te pieniądze są utopione. Na dzisiaj są utopione przez czyjąś, moim zdaniem, niekompetencję, nieodpowiedzialność. Wójt gminy od 11 lat stara się o zmianę sposobu zarządzania zbiornikiem. W momencie, kiedy więcej wody napływa od strony Ozimka, tą ilość zwiększoną spuszczać, ale automatycznie. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej odpiera zarzuty. Według urzędników to deszcz miał wpływ na podtopienia, a nie poziom wody w jeziorze. Owszem, spuszczaliśmy dosyć dużo wody ze zbiornika w tych maksymalnych opadach, no ale taka była potrzeba i wszystko to robimy zgodnie z instrukcją, także tutaj nie poczuwamy się do żadnego błędu z tego tytułu. Na dodatek jezioro pełni wiele funkcji, które wpływają na ilość wody. Bo okres właśnie wiosny, kwiecień, maj, czerwiec to jest ten okres, kiedy na Turawie powinno być dużo wody. Zbiornik powinien mieć stale ten sam poziom ze względu na lęgi ptaków. W ten sposób flora i fauna ma się dobrze, a rolników pokonała natura i procedura.